poprosiła go, aby to ona poszła na śmierć, a nie jej synowa, która spodziewała się dziecka. W tym domu mieszkała błogosławiona Marianna Biernacka, której jestem prawnukiem. Znajdujemy się w Lipsku nad Wieprzą, gdzie w 1888 roku przyszła na świat błogosławiona Marianna Biernacka, patronka teściowych. W 1943 roku został zamordowany jeden z żandarmów niemieckich w odwecie. Życie straciło 50 lipszczaków, wśród nich właśnie Marianna Biernacka. To jest ciekawe, że nie była na liście, która miała iść na rozstrzelanie. Na liście była jej synowa. Gdy Niemcy przyszli ich aresztować 13 lipca 1943 roku, ona upadła żandarmowi niemieckiemu do nóg i uprosiła go słowami: ja pójdę za nią. Uprosiła go, aby to ona poszła na śmierć, a nie jej synowa, która spodziewała się dziecka. W tym domu mieszkała błogosławiona Marianna Biernacka, której jestem prawnukiem, a tą drogą szła na śmierć. Została rozstrzelana w fortach w Naumowiczach. Zanim jednak została rozstrzelana, poprosiła o różaniec. I na obrazach jest przedstawiana jako ta, która modli się. Wierzymy, że nie tylko za synowe, ale i za wnuki, za wszystkie dzieci i o dzieci. Mamy taką reprodukcję zdjęć. W tym momencie mamy tutaj zdjęcie, na którym widzimy ziemię z Naumowicz, tutaj z okolic Grodna, prawda, z fortów. No i tutaj są ci, wśród których jest błogosławiona Marianna i jej syn Stanisław, którzy zostali zamordowani. Legitymacja to jest właśnie personalizowanie. Ten dokument taki ostatni wydany w 1943 roku, tam chyba luty jest 1943 rok, kiedy no, trzeba było posiadać ten dokument uprawniający, prawda, do wszelkiego. Jeszcze są tylko bez podpisu, bo to wiadomo, ludzie być może tam pisać, czytać, ale co nieco dano pewną mielę, ale widocznie te odciski palców tylko były. Właściwie pierwszymi, którzy dostrzegli heroiczność wydarzenia, było Towarzystwo Przyjaciół Lipska, które ufundowało pomnik. Z 50 wybrało właśnie ją, patrząc właśnie na ten gest. Jak oddać życie za kogoś? Mogła przecież ze strachu milczeć, mogła pójść za syna, a wybrała synową. A później lata 90., proces informacyjny. I w 1999 roku w gronie męczenników II wojny światowej Marianna została przez świętego Jana Pawła II wyniesiona do godności błogosławionej. Jest patronką teściowych. Tutaj każdego roku gromadzą się w drugą sobotę lipca teściowe, ale nie tylko, bo i przyjeżdżają synowe, zięciowie, rodziny pragnące mieć dzieci i młodzież. Przez jej wstawiennictwo wypraszają potrzebne łaski dla siebie i dla swoich rodzin.